Tak wygląda efekt końcowy ubierania choinki. To jest szopka mojej córki. Wiele lat temu ją zrobiła. Tak co roku ją stawiamy. Kiedyś była z takiej glinki, ale kiedy córka samo ręcznie ją zrobiła, także stawiamy ją pod choinką. Teraz jeszcze nie ma tego efektu, bo jest w miarę widno. Ale później jest znowu za ciemno i nie widać tego, też efektu nie oddaje. Wesołych świąt, kochani. Pa, pa.